Cześć moi drodzy, jak zwykle coś kupiłem, tym razem wylicytowałem MacBooka Air na M1, uszkodzonego, nie wyłączającego się za całe chyba 850 zł. I się przekonamy, co tutaj przyszło, czy uda się to naprawić, czy będzie to jakiś szrot złożony dosłownie ze śmieci. Jedyne co tutaj ładnie wygląda to obudowa, ale nic co nie będzie sprawnego, a może uda się to naprawić i urządzenie będzie w pełni sprawne. A może będzie to jakiś topielec z iCloudem i nawet jeżeli to naprawię, to i tak będzie lipa. Zapraszam Was do oglądania i sprawdźcie to razem ze mną. Chyba zalanie. Zestaw profesjonalnych wkrętaków dodawanych za darmo do baterii, dlatego najlepsza. Oj, coś tu się działo, ktoś tu coś kręcił. Płytka audio skorodowana. Nie był to chyba dobry interes. Ktoś to urządzenie z pewnością rozkręcał, bo wszystkie wkręty lekko się rozkręcają. Jeżeli ktoś tutaj był, to będzie słabo. Są jeszcze ślady cieczy. Pobieżnym rzutem oka na tą płytę mogę stwierdzić, że nikt jej nie naprawiał. Nie była podjęta próba naprawy i nie widzę też na niej, żeby była tutaj jakaś ciecz. Podłączę ją za chwilę do zasilania i zobaczymy, co z tego wyniknie, w jakim ona jest stanie. Wykręcę sobie port USB-C. Port USB-C jest nieco skorodowany, nawet tak nieco bardziej. Wyczyszczę to i zobaczymy, co to będzie. Port nie wymagał szczególnej uwagi. Przetarłem to dosłownie alkoholem izopropylowym i szczoteczką. Zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Mam tutaj zasilanie USB-C. Mam testerek, który pokaże, czy urządzenie się przełączy na zasilanie odpowiednie. Płyta przełączyła się na 20 V. Czy wystartuje? Coś tam się dzieje. Płyta startuje. Płyta wydaje się sprawna. Oczywiście to bardzo wstępne rozeznanie sytuacji, co tutaj się zadziało, ale płyta główna zaczyna reagować poprawnie. Więc co? Kupiłem za 8,5 stówy sprawnego MacBooka. Sprawdzamy dalej, co z tego wyniknie. Mamy korozję na matrycy, na sterowniku matrycy. To jest taśma od kamery i sensorów w matrycy, więc robi się nieciekawie. Druga taśma też skorodowana. Sytuacja naprawdę robi się nieciekawa. W tym miejscu jest zasilanie do backlightu. Wysokie napięcie, które podaje płyta główna. Może się okazać, że matryca tutaj wyzionęła ducha. Płytka audio i Touch ID
jest też dość mocno skorodowana. Ciecz tutaj sobie ochoczo płynęła, szczególnie przy wzmacniaczu audio, czyli przy tej małej kosteczce, a sama klawiatura całkiem nie klei się zbytnio. Oczyszczę trochę te porty tutaj, zobaczę jak to wygląda pod mikroskopem i uruchomię to. Zobaczę, czy przyniesie to jakiś efekt. Ale widzę, że płytka zasilania też jest skorodowana. Tutaj też jest korozja. Tutaj jest groźniej. Nie wygląda to zbyt fajnie. To jest zasilanie. Widać duży pad, dużą ścieżkę, która tutaj dociera. Wytrawiło wszystko tutaj do przelotki. A jak wygląda gniazdo? Wtyk? Wtyk wygląda przyzwoicie. Zrobiłem tutaj dużego glutacyny, odbudowując tą ścieżkę. Zaraz zobaczymy, jaki to efekt przyniesie. Czy w ogóle przyniesie to jakiś efekt? Mamy jabłko! Odpięta jest klawiatura, odpięty jest trackpad. System nie widzi klawiatury ani myszki, więc w tej chwili się nie podniesie. Ale mamy sprawną matrycę, sprawną płytę główną. Trzeba porzeźbić z tym dalej. Mamy do zrobienia płytkę audio i w tej chwili wygląda na to, że płytkę od klawiatury, od trackpada i klawiatury. Przeczyściłem i poprawiłem lutowanie tej taśmy i tego soketu. Zobaczymy, co będzie. Czy zadziała klawiatura i trackpad? Sprawdzamy.
podłączę jeszcze baterię, żeby zobaczyć, czy działa ładowanie. System się uruchomił i wiecie co? Trackpad klika. I działa myszka. Ładuje się. 1,5 ampera prądu teraz pobiera, prawie 30 W. Ale jest jakiś kłopot, ponieważ jak tylko nadosiłem trackpad, to system jakby przestaje ładować, sprzęt przestaje się ładować. Tak, jak tylko naduszę trackpad, coś dziwnego się dzieje. Może to przez to, że tu jest trochę korozji? Mimo, że ten trackpad coś działa, tknęło mnie, żeby tutaj zobaczyć, co jest grane. No i też mamy korozję. Sporo tej korozji jest. Spróbuję to wyczyścić i zobaczymy, czy coś się poprawi. Zamontowałem poprawiony trackpad. Włączam tester. 28 W. Mamy 36 W. Sprzęt startuje. 38 nawet. Niestety ten układ został uszkodzony. Układ trzeba wymienić. Mamy audio. Jeszcze do tego wszystkiego w międzyczasie naprawiłem płytkę audio. Czyżby sprzęt odzyskał pełnię sprawności? 850 zł. W licytacji maksa ustawiłem na 900 zł. Poszło chyba za 850 parę złotych. Sprzęt aktywował się, zainstalowałem na nim system, wszystko działa. Normalnie jestem w ciężkim szoku, że coś takiego można było kupić na Allegro. Spodziewałbym się wszystkiego, ale nie tego, że ta historia zakończy się właśnie tak pozytywnie. Sprzęt kosztował dokładnie 835 zł plus przesyłka. Wyszło to niecałe 850 zł. Nowy taki sprzęt w takiej konfiguracji, czyli M1, 8 GB RAM-u, 512 GB dysku twardego, to jest koszt około 6000 zł. Zarobiłem na tym praktycznie 5000 zł. Mam nadzieję, że wy też będziecie mieli takie dobre okazje i szczęście będzie wam sprzyjało w tym nowym 2023 roku. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego.